Rut Taru-Kowalska. Rut Taru-Kowalska urodziła się jako Chaja Reisla Tuchmacher 14 stycznia 1906 roku. Bez wątpienia aktorką została w roku 1926, rozpoczynając swoją pracę w warszawskim Żydowskim Teatrze Artystycznym prowadzony przez Idę Kamińską. Była nie tylko aktorką, ale działaczką polityczną, związaną z Komunistyczną Partią Polski. Tę działalność przypłaciła przerwą w aktorskiej karierze, bowiem w latach 1938-1939 spędziła w więzieniu na Pawiaku jako więźniarka polityczna. O tym, jakie konkretne rolę grała Taru-Kowalska w przedwojennym Teatrze Kamińskiej, nie wiadomo zbyt wiele. Okrutna machina hitlerowskiej zbrodni zmiotła przecież nie tylko ludzi, ale i archiwa dokumentujące ich życie, pracę, twórczość. Dużo wiemy na temat powojennej działalności artystki, która schroniła się przed Holokaustem najpierw w Wilnie, a potem w Kazachstanie. Warto zaznaczyć, że pomimo zdziesiątkowania żydowskich aktorów przez niemieckiego okupanta, żydowskie życie teatralne w Polsce kwitło. Już od października 1944 roku, gdy w wyzwolonym Lublinie zorganizowany został pierwszy powojenny koncert żywego słowa w języku żydowskim, zatytułowany Pieśń uszła cało. W wykonaniu uratowanych z warszawskiego getta aktorów Diany Blumenfeld i Jonasa Turkowa. W ten nurt wydarzeń wpisała się natychmiast także Rut Taru-Kowalska, która gdy tylko było to możliwe, przyjechała z Kazachstanu do Polski i w czerwcu 1945 roku z okazji powołania do życia Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego Dolnego Śląska siedzibą w Dzierżoniowie zorganizowała koncert słowno-muzyczny, na którym śpiewano pieśni polskie, żydowskie i rosyjskie. Recytowano Pereca, Sholem Aleichema, Juliana Tuwima, Lucjana Szewnwalda. Taru-Kowalska pozostała na Dolnym Śląsku. Ukończyła we Wrocławiu kurs dla kierowników teatrów amatorskich. Grała też w kolejnych przedstawieniach Dolnośląskiego Teatru Żydowskiego. 20 listopada 1949 roku ukazało się rozporządzenie ministra kultury i sztuki o upaństwowieniu wszystkich polskich teatrów. Teatry żydowskie, wrocławski i łódzki, którym kierowała już Ida Kamińska, wróciła ona do Polski z wojennej i powojennej tułaczki na przełomie 1946 roku i 1947. Zostały połączone w jeden teatr z siedzibą najpierw w Wrocławiu, potem w Łodzi, a od 1955 roku w Warszawie. Od tej pory Rut Taru-Kowalska była już aktorką tego i tylko tego teatru. W kierowanym przez Idę Kamińską Państwowym Teatrze Żydowskim imienia Ester Rachel Kamińskiej Rut Taru-Kowalska grała znakomite role. Hanę Dwojrę, Mirelę Efros, Gordina, Huldu w Joszkie, Muzykancie, Dimowa, Szyfrę w Akcie Ślubnym, Kiszona. Chociaż wydawało się, że teatrowi nic już teraz nie będzie zagrażało, nadszedł rok 1968, a wraz z nim wydarzenia marcowe i antysemicka nagonka rozpętana przez komunistyczne władze. Los teatru stanął pod znakiem zapytania. We wrześniu 1969 roku dyrektorem Teatru Żydowskiego został Szymon Szurmiej, który powołał do życia studio aktorskie mające zapewnić zespołowi dopływ nowych sił aktorskich. Teatr zaczął znowu grać. Znów też zaczęła występować Rut Taru-Kowalska, która w czasie dyrekcji Szymona Szurmieja dopisała do swojego aktorskiego dossier rolę Ruchu w Zielonych Polach Hirschbeina, Rachele w Dzbanie Pełnym Słońca, Goldfadena oraz lekarkę w Planecie Ro
Marka Grońskiego. Była to jej ostatnia rola teatralna. Ruth Taru Kowalska występowała także w filmach. Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w celulozie Jerzego Kawalerowicza. Brała także udział w dwóch filmach, w których występował cały, prawie cały zespół ówczesnego Teatru Żydowskiego, czyli Jak daleko stąd, jak blisko Tadeusza Konwickiego oraz Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa. Gdy zaś w 1979 roku na podstawie trzech przedstawień Państwowego Teatru Żydowskiego Komedianci, Dybuk, Gwiazdy na dachu realizowano filmy telewizyjne w reżyserii Stefana Szlachtycza i Jerzego Gruzy, Ruth Taru Kowalska wzięła udział w dwóch z nich Komediantach i Dybuku. Te filmy to swoisty ewenement. Są to bowiem jedyne nakręcone w powojennej Polsce filmy, które zaliczają się do nurtu jidysz. Grając w Komediantach i Dybuku, Ruth Taru Kowalska była już poważnie chora. Zmarła w Warszawie 20 listopada 1979 roku i została pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Znałam Ruth Taru Kowalską. Miałam zaszczyt występować z nią w mojej pierwszej sztuce Zielone Pola w Perecach Hirschbeina. Zagrałam rolę Ciny. Ruth Taru zagrała moją matkę. Do dzisiaj przyjaźnię się z jej synem Uri Eilonem, który lata temu był w Teatrze Żydowskim w Warszawie i jak po wyjechaniu z Polski do Izraela nadal jest aktorem.